Życie na Kurpiach od niepamiętnych czasów związane jest z drewnem. Każdy, kto pojawiał się w tych stronach, uczył się przede wszystkim szacunku dla tego materiału. Z drewna korzystali prości, ubodzy, możni i wysoko urodzeni. Godlewscy, Krasińscy, Czartoryscy, Bourbonowie. Książę Gabriel de Bourbon postanowił zbudować w osadzie przystań drewniany dwór ozdobiony parkiem, sadem i ogrodem. Sosnowe drewno to główny budulec książęcej posiadłości, nie licząc modrzewiowych desek, którymi wyłożono piękną, gościnną salę. Wielowiekowy szacunek do drewna stał się oczywistym udziałem współczesnych leśników, czego dowodem jest siedziba leśnictwa Gutowo, przepięknego kurpiowskiego domostwa, wykonanego według wszelkich reguł tutejszej architektury. W każdym terenie można znaleźć coś pięknego, coś przyjaznego dla oka, miejsca, w którym na pewno można przyjemnie spędzić czas. Przede wszystkim piękne sosnowe nasze lasy, sosna, która królowo jest tutaj na terenie północnego Mazowsza, Narew, która jest trzecią co do wielkości rzeką Polski, rzeka Omule, która kręci, wije, jest malownicza. Przemierzanie Omulwi to niezapomniana przygoda, w niczym nie przypominająca nudnej wycieczki. Leśnik pracuje na tym, co zastał. To powiedzenie doskonale sprawdza się w lasach Kurpiowszczyzny. Dotyczy ono także pracy leśników z nadleśnictwa Ostrołęka, którzy zawsze natrafiali tutaj na piasek. Przez dziesięciolecia pracy i doświadczeń uczynili go swym sprzymierzeńcem w hodowli lasu. Są to gleby bardzo, bardzo ubogie, mało zasobne, dlatego 93% na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka to sosna. Jedyny gatunek, który sobie najlepiej radzi w takich warunkach. Natura nie rozpieszcza tutaj swoich podopiecznych. Życiodajna warstwa, z której drzewo czerpie wszystko, co niezbędne do życia, jest niezwykle skromna, a jej grubość liczona jest czasami w centymetrach. Poniżej jest już tylko piach. Lasy zostały na tych miejscach, ujmując historycznie, które nie były w zainteresowaniu rolników. W tych miejscach, gdzie uznali, że uprawa rolna nie ma racji bytu, to las został. Przyszli leśnicy, no i doprowadzili lasy do tego poziomu, który tu widzimy. Nie tylko delikatny system dostarczania drzewom pożywienia wymaga ciągłej opieki i kontroli. Ochrona przeciwpożarowa jest szczególnie skrupulatna na terenach leśnych północnego Mazowsza. To właściwie niekończąca się ochrona przed żywiołem. Historia życia drzewa to również czas, w którym osiąga ono właściwy dla swojego gatunku wiek rębny. To etap maksymalnej kondycji i optymalny czas na przeprowadzenie zbiorów. Przekroczenie bowiem tego czasu wprowadzi drzewo w wiek sędziwy, a to oznacza jego powolne obumieranie. Czas leśnych żniw jest zwieńczeniem niepisanej umowy. Leśnicy zabierają z lasu doskonały surowiec, plon swojej wielopokoleniowej często pracy. W zamian następna generacja drzew otrzyma możliwie najlepsze warunki do rozwoju. Nie zawsze jednak da się przewidzieć, jakim drewnem odpłaci się drzewo.
Drzewa, które rosną na ubogich siedliskach, charakteryzują się wysokimi walorami technicznymi. Jest to związane z cyklem ich życia. Przyrosty drewna, które korzysta z minimum pokarmowego i wodnego, daje bardzo gęste, wąskosłoiste drewno. Niezwykle cenne, niezwykle trwałe, niezwykle wytrzymałe. Wiedzą o tym doskonale kurpiowscy budowniczowie, dlatego właśnie drewniane domy z tych terenów łączą w sobie ponadczasowość obróbki i łączenia drewna z długowiecznością. Słoje są biografią drzewa. Intensywności nasłonecznienia, opadów, temperatury, rodzaju i zasobności gleby, wahań klimatu, zniszczeń wyrządzonych przez szkodniki. Jakie drewno uzyskamy za 60 czy 70 lat? Nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. Nie możemy przewidywać i planować dla pojedynczego drzewa. Możemy przewidzieć czy zaplanować sobie gospodarkę leśną w szerokim zakresie, kiedy dysponujemy wielkimi powierzchniami. Wszystkie znane człowiekowi żywioły natura zakodowała w tych regularnych okręgach tworzących przekrój drzewa. Wystarczy uważnie czytać.